Jest godzina 22.30, znajdujemy się na ulicy Słowiańskiej w Koszalinie, gdzie znajduje się dyspozytornia Radmor Taxi. Poznamy za chwilę tajniki przyjmowania zleceń i jak tak naprawdę w noc sylwestrową wygląda ta praca od strony dyspozytorni, jak te taksówki są wysyłane, żeby mieszkańcy Koszalina mogli na czas dotrzeć na zabawę sylwestrową, a później bezpiecznie wrócić do domu. Zobaczmy, jak to wygląda od środka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak praca idzie? Idzie. Dobrze, dziękuję. Tych zgłoszeń ile jest na minutę? No tak mniej więcej koło 4-5. Jak panie sobie dają radę przy takiej ilości zgłoszeń w noc sylwestrową? Bardzo dobrze sobie dajemy radę. Widzę, że dobry macie system, jakby tak dwoma słowami określić. Co pani tutaj robi, jak odbiera pani zlecenie? Widzę taksówkarzy, którzy się poruszają na mapie. Od razu daję im zlecenie, taksówkarz jedzie pod wskazany adres. Ile taki czas reakcji jest, że odchodzi z dyspozytorni i taksówkarz dojeżdża na miejsce w dniu dzisiejszym? Jakieś 5 minut. A największe takie ilość tych zgłoszeń, kiedy pani się spodziewa? Między którymi godzinami? Między 19 a 20 najwięcej zgłoszeń było i myślę, że po 24 do rana wtedy już bardzo dużo. A ile dzisiaj macie taksówkarzy? W tej chwili jeżdżących jest 50. A ogólnie Radmur Taxi dysponuje iloma taksówkami? 95. I to jest jedna z większych sieci w Koszalinie, chyba największa? Jedna z większych sieci, dokładnie. Dziękujemy bardzo, szczęśliwego nowego roku życzymy i oby praca mile przeminęła. Dziękujemy bardzo, wzajemnie, do widzenia. Radmur, dzień dobry. Radmur, dzień dobry. 20. Będzie za 10 minut, nie ma problemu. No, dziękuję, przyjmę. Do widzenia. Czego pani życzy mieszkańcom Koszalina i klientom Radmur Taxi w związku z nowym rokiem? Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, żeby mieli pociechę z nas, żebyśmy zdążali po nich zawsze wszędzie, żeby się nigdy nie spóźniali. Dzięki nam, samych radości, no i wszystkiego, co tylko sobie marzą. A czego pani sobie marzy? 100 lat w Radmur Taxi. Malinowa w Krytominie czy w Koszalinie? A to nie, to pan się dodzwonił do Koszalina. Bardzo dobry wieczór. Jedziemy, dziękuję. Trzeba zwycięstwo. 187 na przykład.